Już prawie kwadrans po godzinie 12 w studiu Radia PIN. Dzisiaj wraz ze mną psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u, pani Magdalena Robak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach, a właściwie o tym, dlaczego tak często ten temat powoduje swego rodzaju zażenowanie, wstyd, dlaczego boimy się upomnieć o pieniądze, które nam się należą. Czy faktycznie jest tak, że mamy z tym problem, że nie potrafimy otwarcie, tak po męsku o finansach porozmawiać? Niektórzy z nas mogą mieć problem, natomiast wydaje się, że nie dotyczy to wszystkich. Młode pokolenie ma zdecydowanie, łatwiej zdecydowanie młodemu pokoleniu rozmawiać o pieniądzach, natomiast to starsze pokolenie, osoby tam 30+, nie mam na myśli starsze, tak, ale osoby 30+, 35+, zostały wychowane trochę w taki sposób, że pieniądze są na boku, tak, to nie jest jakiś taki podstawowy fragment życia. Są na boku dlatego, że są mało ważne, czy są na boku, bo jest to swego rodzaju temat tabu. Bo o pewnych rzeczach się nie rozmawia. Na przykład nie rozmawia się właśnie o tym, skąd mam pieniądze na coś tam. Po prostu to coś mam, co kupiłam za pieniądze. I z czego to może wynikać? Czy to jest jakaś taka historyczna naleciałość? Bo na przykład kiedyś ten, kto miał pieniądze, to ach, to był cwaniak, kombinował. Czy to zupełnie nie ma związku według pani? Częściowo może mieć, natomiast chyba bardziej to idzie w takim kierunku arystokratycznego, starszego wychowania, gdzie się bywa, tak, ale nie mówi się o pieniądzach. Ale wspomniała pani, że młode pokolenie już takich problemów z rozmowami o finansach nie ma. Czy nie jest przypadkiem tak, że ci młodzi popadają w skrajność tą drugą, że zbyt otwarcie, zbyt wylewnie o tych finansach swoich dyskutują albo chcą wiedzieć, ile ktoś inny zarabia? Mówi się, że to młode pokolenie to jest pokolenie materialistów. Oni z tym pieniądzem żyją na co dzień. Bardzo często zostali tak wychowani, że taty, mamy nie ma, ale pieniądze dla dziecka są na różne rzeczy. To jest chyba po prostu rzecz ważniejsza i taka rzecz, która nie musi być wstydliwa. Co więcej, w szkołach chociażby jest pewnego rodzaju lancerstwo, tak, gdzie ludzie wręcz chwalą się tym. O kilku takich sytuacjach, kiedy zdarzają się nam kłopoty ze swobodną rozmową o pieniądzach. Dzisiaj będę z moim gościem rozmawiać w studiu wraz ze mną psycholog biznesu pani Magdalena Robak. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Słuchają państwo Radia PIN. Dzisiaj moim gościem jest psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u, pani Magdalena Robak. Rozmawiamy o tym, jak o pieniądzach rozmawiać. Kilka takich sytuacji, które mogą powodować pewnego rodzaju wstyd, zażenowanie. Dyskomfort być może. Pierwsza taka sytuacja, która od razu przychodzi mi do głowy, to pożyczka. Czasami niestety stajemy w takiej trudnej sytuacji, że ciężko jest nam związać koniec z końcem. Oczywiście nikomu takiej sytuacji i nie życzymy, ale wtedy musimy zwrócić się do kogoś o pomoc, pomoc finansową. To nie jest łatwa sytuacja. Nie jest łatwa sytuacja, zdecydowanie, dlatego że to w jakiś sposób w naszych oczach narusza nasz wizerunek. Jesteśmy osobą, nawet nie dla innych, tak, tylko dla samych siebie, która nie do końca sobie poradziła w pewnych sytuacjach i dlatego się źle czujemy. I jak to zrobić? Właściwie do kogo w pierwszej kolejności powinniśmy się zwrócić o taką pomoc? Do rodziny, do przyjaciół? W jaki sposób z nimi rozmawiać, żeby sami nie poczuć się gorzej niż faktycznie się w takiej sytuacji czujemy, a przy okazji, żeby osiągnąć efekt, czyli taką pożyczkę, taką finansową pomoc uzyskać? Zwrócić się do osoby, której ufamy, której wierzymy i w którą wierzymy, że potem w jakiś sposób tego nie wykorzysta, chociażby wypominając nam to po jakimś czasie, bo będziemy się z tym czuć zdecydowanie gorzej potem. Jeżeli przemyślę sprawę i stwierdzę, że rzeczywiście mi te pieniądze są potrzebne, to po prostu poproś. Tak otwarcie? Tak otwarcie i wprost, nie ma co kombinować. Pieniądze to nie jest coś, co powinno się, znaczy o czym powinno się opłotkami, tak, rozmawiać. To jest coś dla nas ważnego, dla wszystkich nas. Jeżeli wprost nie poproszę, to nie usłyszę odpowiedzi. Czy pytając, prosząc wprost, tłumaczyć, dlaczego właściwie takiej pomocy potrzebujemy? Do pewnego poziomu na pewno tak, dlatego że osoba, która nas wspomoże, osobie, która nas wspomoże, tak naprawdę należy się jakieś wytłumaczenie. Pytanie, jak głęboko, żebyśmy my się z tym źle nie czuli.
Wiemy już mniej więcej, jak o pożyczkę poprosić, a za moment postawimy się w sytuacji odwrotnej. Założymy, że ktoś od nas pożyczył, ktoś nam bliski i no niestety tych pieniędzy nie zwraca. W jaki sposób poprosić go o zwrot pożyczki? O tym już niebawem. Tu Radio PIN. Słuchają Państwo Radia PIN, tym, którzy być może dopiero przed momentem włączyli radio odbiorniki. Przypominam, że dzisiaj moim i Państwa gościem również jest psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u, pani Magdalena Robak, z którą rozmawiamy o pieniądzach, o tym, jak o tych naszych finansach mniejszych bądź też większych rozmawiać. Przed przerwą mówiłyśmy o tym, jak, w jaki sposób zwrócić się do kogoś o pomoc finansową, o pożyczkę, mówiąc najkrócej. Teraz postawmy się w odwrotnej sytuacji. Pożyczyliśmy znajomemu, przyjacielowi, komuś z rodziny pieniądze. Kwota niezbyt duża, ale jednak dla nas istotna. No i ta osoba niestety bardzo długo zwleka, a zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ma z czego oddać. W jaki sposób taktownie, tak by nie urwać znajomości, poprosić o zwrot pożyczki? Czy jest w ogóle na to dobry sposób? Dokładnie taki sam, jak w momencie, kiedy prosimy o podwyżkę. Wprost przedstawić fakty. Umówiliśmy się, na przykład, tak, pożyczyłam ci wtedy i wtedy takie i takie pieniądze, byliśmy umówieni na taki i taki okres zwrotu. Niekomfortowo się czuję, tak, w momencie, kiedy ty sam o tym nie pamiętasz, liczę, że określisz mi termin, tak, w którym zwrócisz, na przykład nie muszę mówić, że w tym momencie chcę, tak, ale że określimy wspólnie termin po to, żeby mieć jasność sytuacji. A czy w takich, bo to są dosyć nieformalne sytuacje, o takich właściwie dzisiaj rozmawiamy, czy w takich sytuacjach można używać jakichś metod negocjacji, które stosuje się na przykład już w poważnych finansach? Zależy jakich oczywiście, prawda? Można oczywiście, no bo jeżeli ustalamy termin zwrotu, no to ustalenie terminu to są po prostu negocjacje, tak? Ja uważam, że to jest dla mnie za długo, dlatego że potrzebuję wcześniej na przykład na coś tam, tak? Podając argument, czyli używam techniki negocjacyjnej, no i druga strona mówi tak samo, no nie oddam ci do tego momentu, ponieważ i podaję swój argument. To, tak cały czas myślę, że to nie jest prosta sytuacja, bo obawiam się, że w wielu przypadkach może się skończyć po prostu zerwaniem znajomości. To może lepiej w ogóle nie pożyczać. To zależy, jak to zrobimy tak naprawdę i komu, tak jak wcześniej powiedziałam. Ale czy my proszący o zwrot pożyczki powinniśmy w ogóle czuć jakiekolwiek zażenowanie? Przecież absolutnie nie. Absolutnie nie powinniśmy czuć zażenowania. To są nasze pieniądze, chcemy je odzyskać i co do tego powinniśmy być twardzi, tak? To znaczy oczekiwać określonych, bardzo konkretnych zobowiązań z drugiej strony. Natomiast forma sama, uprzejmy język, którego użyjemy, to jest druga sprawa, tak? To nie ma nic wspólnego z tym, czy ja uważam, że mi się to należy, czy nie. Jestem uprzejma wobec człowieka. Czyli nie, słuchaj kolego, tydzień temu to tam 100 zł tobie pożyczyłam, to proszę tutaj, dawaj portfel, tak, wyciągam sobie, tylko grzecznie, stanowczo. Tak jest. I to jest dobra metoda? Tak. Zawsze się sprawdzi? Nie. Mhm. To nie była odpowiedź, na którą liczyłam. W studiu wraz ze mną pani Magdalena Robak, psycholog biznesu. Rozmawiamy o pieniądzach, do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. To nie wraz ze mną nadal pani Magdalena Robak. My sobie tutaj również poza anteną o tym, jak o pieniądzach rozmawiać, dyskutujemy. No i wnioski są między innymi takie, że takich rozmów po prostu uniknąć się nie da. Skoro uniknąć się nie da, no to ten temat najzwyczajniej w świecie trzeba w jakiś sposób oswoić. Jeszcze jeden taki przykład, kiedy wydaje mi się, że pojawia się problem z tym otwartym mówieniem o finansach. Kiedy osiągamy jakiś finansowy sukces, podwyżkę, nagrodę finansową. Bardzo często jest tak, że pytani o nią umniejszamy jej wymiar. Tak mówimy, nie, to jakieś tam nawaciki raptem wystarczy. Nie, no daj spokój, to właściwie taka drobnostka. A przecież powinniśmy być dumni z tego, że ktoś nas nagrodził. Tak, powinniśmy być dumni. Z jednej strony wrócę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do wychowania. O pewnych rzeczach się nie rozmawia, tak, damy o pewnych rzeczach nie rozmawiają, więc na przykład o tych pieniądzach na wyciki też nie powinniśmy rozmawiać. Natomiast z drugiej strony mamy nasze społeczeństwo, które w specyficzny sposób również do tego, do kwestii pieniądza podchodzi. Często z zazdrością z jednej strony, z drugiej strony pojawia się to nasze narzekactwo tradycyjne, więc jeżeli ktoś się chwali tym pieniądzem, no to jest tak
nie do końca. A czy z tego wynika jakby kolejna sprawa, o której może warto powiedzieć, że bardzo często na osobę, która taki sukces, tutaj akurat w wymiarze finansowym odnosi, po prostu patrzymy krzywo i jakby równamy w dół zamiast do góry. Czyli mówimy, a odniósł sukces, to trzeba mu jakoś te skrzydełka podciąć, tak? Mówiąc już bez ogródek. Na szczęście nie wszyscy. Jeżeli mamy wokół siebie rzeczywiście cenne osoby, bliskie osoby, które w nas wierzą, to nigdy czegoś takiego tak naprawdę nie zrobią. Natomiast zdarza się, oczywiście zdarza się, że równamy w dół. Pytam dzisiaj panią o tym, jak rozmawiać otwarcie, bez ogródek o pieniądzach. Już na koniec naszej rozmowy to właśnie pytanie, takie podsumowujące. W jaki sposób najbezpieczniej rozmawiać ze znajomymi o finansach? Da się odpowiedzieć w kilku słowach na tak postawione pytanie? Wprost, szczerze, dbając o ich uczucia, i kropka. A czy są sytuacje, w których tego tematu pieniędzy, naszych zarobków chociażby nie powinniśmy podejmować? Na pewno są takie sytuacje właśnie odnośnie tego dbania o uczucia innych ludzi. Jeżeli ja odniosłam rewelacyjny sukces, a druga osoba wiem, że właśnie nie ma co do garnka włożyć, to być może to nie jest najlepszy moment na to, żeby się chwalić. A czy musimy się uczyć, jak rozmawiać o pieniądzach? Czy taka edukacja jest nam w ogóle potrzebna? Czy to młode pokolenie, o którym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, ma już to wpisane gdzieś w swoim kodzie genetycznym i właściwie nie ma tego problemu? Nie wiem, czy w kodzie genetycznym. Po prostu w tej chwili mamy troszeczkę inną kulturę niż w poprzednich czasach. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia nauki rozmowy o pieniądzach, ale kwestia nauki rozmowy o tym wprost, co jest dla nas ważne, dla nas osobiście ważne. A finanse, nie ma się co oszukiwać, dla każdego z nas są ważne. Tak jest. W studiu była dzisiaj wraz ze mną pani Magdalena Robak, psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u. Bardzo serdecznie dziękuję pani za tę rozmowę. Dziękuję.